Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Z tej strony znowu Pterodaktyl. Długo mnie nie było na War Thunderze, byłem za granicą, ale w końcu wróciłem do Polski i mogę znowu troszkę ponagrywać. W tle możecie usłyszeć muzykę mojego braciszka, który jakiś czas temu wygrał konkurs. Linka do wytwórni, która umieściła ten kawałek na YouTubie, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to łapcie mnie w grze, spokojnie możemy sobie polatać, pograć albo ewentualnie pojeździć nawet czołgami. Chociaż nie mam tam zbyt wielkiego doświadczenia, ale jakoś sobie radzę. No i piszcie, co tam u was słychać. Jeśli filmik wam się spodobał, dawajcie łapki w górę, nikomu nie zaszkodzi. Możecie subskrybować, zaglądać na mojego Facebooka. No i tak sobie po prostu tylko teraz polatam przy właśnie muzyce mojego braciszka i... W zasadzie tyle na dziś i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, powodzenia.
No i tak kończymy dzisiejszy odcinek. Szkoda, że tego ostatniego przeciwnika nie udało się zestrzelić. To szczerze mówiąc miałem w dupie i latam, a nie przejmuję się tym, że się rozbiłem. Przeciwnik, który ucieka całą bitwę, lata na 10 km, to wiecie, to jest w ogóle... Nie wiem, no kogoś po prostu nie ma jaj, żeby powalczyć jeszcze. No ale trudno. Dobra, no to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że muzyka wam się podobała, że filmik też wam się w miarę podobał. Jak już mówiłem, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, wpiszcie na Facebooku,
W grze też możecie mnie złapać, możemy sobie pograć, nie ma problemu. Widzimy czołgami, polatamy samolotami. Będzie gitara, nie? Samemu nie chce mi się grać po prostu, a zawsze lepiej pograć z kimś. Ground Forces też ostatnio zacząłem trochę grać, kupiłem sobie tego T-34 Premium. No i tak powiem wam, że nawet fajny czołg, nieźle zarabia i tak dalej, ale to jest materiał na inny filmik, także teraz nie będę już o tym mówił. Mam nadzieję, że u was tam wszystko w porządku, tak dalej, i że będziecie zaglądać jednak do mnie, nie? Dawno mnie nie było, ale mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. Teraz będę częściej wrzucał filmiki, najlepiej razem z wami w roli głównej, także zobaczymy, co będzie dalej, nie? Dzięki bardzo, trzymajcie się.